Muzyka to jest biznes! Proszę tylko posłuchać. Kardynałowie, zygli stały. Królot to boni, tarza się przede mną. A tu? Tutaj spostrzega mnie tylko kelner. Niech pan posłucha. Wskazuje mi miejsce w ostatnim rzędzie. Siadam. Siedzę. Przecież nie chcę być nieuprzejmy. Ja, norowy człowiek. Dziwaczowego towarzystwa. Nikt mnie tu nie zna. Nikt mnie tu nie poznaje. Urocza. Co? Muzyka. A no, owszem, owszem. Geniusz. Talent. Zachwycająca jest ta jego muzyka. Nie, ja powinienem być. Ale w końcu wyszło mi to czubkiem nos. Wstaje, no może troszeczkę za głośno. Kelner robi psst, ale otwiera przede mną. Wychodzę, ale odwracam się jeszcze przez chwilę z tą odrobiną majestatycznego spojrzenia w oczy. I nic. Zupełnie nic. Nikt mnie tu nie zna. Chyba skończyli. Nie, ja powinienem wyjechać. Po prostu wyjechać. Zaraz tu będzie. A przecież to strata czasu, ta cała ojczyzna. Chociaż... chociaż on mnie trochę interesuje. Powinien go pan przywitać. Nie, no dobrze, dobrze. Żeby później nie mówili, że odprawiłem kolegę z pustym żołądkiem. Ale żebyś ty widział jego surdut. Albo ja go powitam. No prawdopodobnie cieszę się już od tygodnia, że się ze mną spotka. I wreszcie sobie coś powie. Pójdę po niego. A kogoż tu już człowiek nie spotykał? Król. No a on tak jakiś taki zwykły muzykancik, no ale... ja? A ja nie jestem zarozumiały. Pan Schmidt, no ty mnie przecież dobrze znasz. Pan Schmidt? Pański kolega maestro. Witam drogiego pana. Miło mi. Witam pana serdecznie. Zbytek łaski. A, niechże się pan rozgłosi. No, zbytek łaski. A więc no proszę, żeby uczynił mi pan tę łaskę i zamknął drzwi z tamtej strony, bo strasznie stamtąd ciągnie. No, przede wszystkim moje gratulacje. Gratulacje z powodu tego przyjęcia do Towarzystwa Nauk Muzycznych, cokolwiek by to było. To pan nie wie? Ja? No, jest pan przecież honorowym członkiem. Drogi panie, jestem też doktorem honoris causa Uniwersytetu w Londynie, chociaż pojęcia nie mam, co w tym Londynie tak w ogóle studiuję. O, ale... zjedli? No, zaprosiłem pana na kolację. Należy zbytek łaski. Odrobinę wina. Może później. Później to ktoś już inny zatroszczy się o nasze rozkosze. Życia trzeba używać teraz albo nigdy. Mojego drogiego Schmidta już pan zdążył poznać. Miło mi. Mój prawdziwy przyjaciel, jedyny. A pilnuje służby, kopiuje minuty, chociaż czasem podejrzewam, że coś pokryją mu samką. No wie pan, panie Henry! No w mojej muzyce odkryłam ostatnią nuty wcale do mnie niepodobne. W pańskiej muzyce jest wiele nut do pana niepodobnych. Pan z całej Szwajcarii. Prawdziwy przyjaciel. Czegoż tu już ja z nim nie miałem, a on ze mną. Przez 30 lat.
trzy minuty. Pańskie zdrowie. Głęboki wdech, ręce do góry. Ja też chciałem już dawno z panem porozmawiać. Pierwszy raz już w 1716. Potem to chyba było w 1730. I ostatni raz, tak? To musiało być... No, ale przecież pan teraz ze mną rozmawia. Mam dla pana wielki podziw. Zwyczajnie. Król muzyki. O, biedny jest ten król, który w kraju nie ma godnego siebie namiestnika. O, maestro. A, teraz mi to najważniejszego przekąski. Niech im nie będzie wolno złożyć panu z uniżnością najszczersze gratulacje z okazji tego wielkiego zaszczytu. Dziękuję, dziękuję. Naprawdę, naprawdę ktoś tego godny, bo dostąpił tego zaszczytu. Naprawdę teraz ktoś tego godny. Dziękuję. Ostrygi! Słucham? Miały być ostrygi. Czy ja jestem ślepy? Mistrzu! Ja chcę wiedzieć, czy ja jestem ślepy! Maestro! Ostrygi! Ależ panowie! Pardon. Ostrygi to jest mój eliksir życia. Ostrygi? Oczywiście! Jeśli maestro sobie życzy, zaraz otrzyma ostrygi. Zawsze otrzymuje to, czego chce. Dobrze, że nie trzasnął drzwiami. Bo kto mnie tego nauczy? Starzeje się ten mój Schmidt. No, a wszyscy się starzejemy. Ugnialiśmy się tylko po to, żeby się w końcu zestarzyć. No, ale niech pan usiądzie. Drogi panie. A właśnie. Musi pan mi opowiedzieć coś o naszej ojczyźnie. Co się tutaj na przykład mówi o moim Mawru? O czym? No chyba wszyscy słyszeli o moim Mawru. Obawiam się, że niewiele. O Xerxesie, o Samsonie, o Heraklesie? Też chyba nie za dużo. A o Mesjaszu? Jakoś nie bardzo sobie przypominam. Ależ osobiście bardzo cenię pańską Aminę. Proszę pana, to było 40 lat temu, panie Bach! Bach. Nazywam się Bach, panie Handel. Handel! No ale na pańskim zaproszeniu wyraźnie było. Zaproszenie. Kochani Anglicy, mówią Handel, żeby wymawiać Handel, ale ja nadal jestem Fryderyk Handel. Jestem z Hall. Ale niech pan zdejmie ten służby. Chyba jednak nie. To pański jedyny? Najlepszy. Oj, do picia pan nic nie ma, panie Bach. Bach. Ale nadal pan nie ma nic do picia. Niech pan spróbuje Mozelskiego. Naprawdę znakomite. Wie pan... Moja żona kiedyś rzeczywiście nosiła nazwisko Bach. Dawniej, w Czechach. Jestem, że tak powiem, Czechem. Saksończykiem. No oczywiście, teraz jesteśmy Saksończykami. Saksończyk. To Włosi mnie tak nazwali. Viva il Carlo Sasso. Niech żyje, kochany Saksończyk. Cóż to był za wieczór wtedy w Wenecji, premiera mojej Agrypiny. Słyszałem bicie ich serc. Krzyczeli...